To jest wasz ulubiony przepis dnia, a ja nazywam się Jola Kleser. Szarpana, wolno gotowana wieprzowina idealnie sprawdzi się na świąteczny obiad. Przyznam wam się szczerze, że zawsze robię podwójną porcję, ponieważ na drugi dzień przyrządzam z niej fantastyczne kanapki. Oto składniki. Ogórki konserwowe, cebula, natka pietruszki, pieczywo, majonez, sałata, papryka słodka i wędzona, karkówka wieprzowa, konfitura z żurawiny, olej rzepakowy, marynowane borowiki. Zaczynam od pokrojenia cebuli w piórka. Taka cebula będzie posłaniem dla mojej karkówki. Wtedy mam pewność, że się nie przypali, no oczywiście doda też trochę aromatu. Teraz przechodzę do marynowania mięsa. Przekładam idealnie poprzerastaną wieprzowinę, to jest karczek. W czasie pieczenia wytopi się tłuszczyk, nawilży mięso. O to właśnie chodzi. Sól i pieprz. Nie żałujcie przypraw. Teraz czas na brudną robotę, więc szybko nakładam rękawiczki, ponieważ będę pracowała z papryką. To jest wędzona papryka, a ta słodziutka. Mięso idealnie obtoczone w przyprawach. Na koniec odrobina oleju rzepakowego. Aby mięso się nie wysuszyło w czasie długiego pieczenia, warto podlać je niewielką ilością wody. Centymetr do dwóch wystarczy. A następnie zabezpieczyć mięso, zamknąć. Ja w tym celu użyję papieru do pieczenia, który wcześniej namoczyłam. Rozkładam na mięsie, a ostatni ruch to folia srebrna. Zamarynowane mięso idealnie jest odłożyć na noc do lodówki. Jeśli nie macie czasu, 30 minut wystarczy. Ja dzisiaj czasu nie mam w ogóle, więc od razu wkładam do piekarnika. Pierwsze 30 minut w temperaturze 200 stopni. Następnie zmniejszam temperaturę do 160 i piekę następne 2 godziny. Mięso się piecze, więc mam czas, aby przygotować sos do mojej kanapki. Zaczynam od ogórków konserwowych. Artykuły z tym znakiem produkt polski dają nam gwarancję, że powstały na terenie Polski z naszych krajowych surowców. Czytajcie etykiety i kupujcie świadomie. Ogórki kroję w drobną kostkę. Wszystkie składniki wymieszam w jednej misce. Zaczynam od cebuli. Jeśli cebulę posolę, zaczyna puszczać soki i będzie łagodniejsza w smaku. Teraz dodaję pokrojone ogórki. Następny składnik to marynowane, drobno pokrojone borowiki. Teraz wszystko należy połączyć, najlepiej majonezem. Posiekam jeszcze odrobinę natki pietruszki. Dorzucam na samą górę. Sos gotowy. Teraz przygotuję pieczywo. Ja mam piękną, korzenną bagietkę. Nim wrzucę bagietkę na rozgrzaną patelnię, warto ją przesmarować niewielką ilością oleju. Przekładam bagietki i grilluję. Sprawdźmy, czy mięso się dobrze upiekło. O to chodziło. Teraz już rozumiecie, dlaczego robię dwie porcje. Na sam dół nakładam porcję lekko kwaśnej żurawiny. Dla koloru i smaku liście sałaty. Teraz solidna porcja długopieczonej wieprzowiny. Na samą górę przygotowany wcześniej sos. Moje przebojowe kanapki gotowe. Przygotujcie je w domu. Sukces gwarantowany.